Bardzo się im dziwię, ale to wolny kraj z.N.P. zapowiada manifestacje nauczycieli. Walka o Demokratyczną Szkołę. Związek Nauczycielstwa Polskiego, decyzją zarządu głównego, postanowił w najbliższą sobotę zorganizować manifestację, która ma być wyrazem naszej dezaprobaty, dla tego, co dzieje się w sferze polityki edukacyjnej, a przede wszystkim wyrazem walki o Demokratyczną Szkołę, o godne płace nauczycieli. Oto wszystko co służy poprawie prestiżu zawodowego nauczyciela, poinformował prezes ZNP Sławomir Broniarz we wtorek na konferencji prasowej w Warszawie. Dziwię się związkom zawodowym, że zamiast merytorycznie dyskutować, próbują wyprowadzać ludzi na ulicę, odniósł się do zapowiedzi nauczycielskiej centrali minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Sławomir Broniarz przypomniał, że zgodnie z wytycznymi wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Warszawie w sobotniej manifestacji ZNP może wziąć udział maksymalnie 150 osób. W związku z tym postanowiliśmy, że zorganizujemy kilka zgromadzeń, które mieszczą się w formule dopuszczonej przez stację sanitarno-epidemiologiczną, wyjaśnił Broniarz. Mam nadzieję, że nic nie stanie na przeszkodzie, by te manifestacje się odbyły, dodał. ZNP nie aprobuje propozycji minus 9 października od godziny 11.30 do 13.00 w Alei Szucha w pobliżu Ministerstwa Edukacji Narodowej, w pobliżu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Trybunału Konstytucyjnego, w pobliżu Placu na Rozdrożu. Będziemy organizowali te manifestacje będące wyrazem dezaprobaty nauczycieli wobec tego, co pan minister ma nam do zaproponowania, wskazał prezes ZNP. Podkreślił, że sobotnie manifestacje mają dać wyraźny sygnał, że ZNP nie aprobuje tych propozycji, które zawarte są w planach ministra edukacji narodowej. Sprzeciwi naszą dezaprobatę budzi po pierwsze radykalizm przedstawionych przez moim zmian one dotyczą awansu zawodowego PENSUM. Czasu pracy nauczycieli w sfery ekonomii, wynagrodzeń, a jednocześnie nie zawierają w sobie żadnych działań na rzecz poprawy warunków pracy nauczyciela, powiedział prezes ZNP. Po raz kolejny powtarzamy, że propozycje wzrostu wynagrodzeń mają być sfinansowane z oszczędności, które będą dokonywane w kieszeniach nauczycieli. A po drugie, absolutnie nie stanowią formy rekompensaty za zwiększany wymiar czasu pracy, ocenił. Plany ministra edukacji po pierwsze prowadzą do utrzymania uzależnienia wynagrodzenia nauczycieli od decyzji polityków, wskazał wyjaśniając, że chodzi o utrzymanie powiązania wysokości wynagrodzeń nauczycieli z tak tzw. kwotą bazową ustalaną co roku w ustawie budżetowej. Powiązanie wypłat ze średnią w gospodarce ZNP, a także dwie pozostałe centrale związkowe Skoiwenes ZZ, Solidarność i Forum Związków Zawodowych opowiadają się za powiązaniem wynagrodzenia nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Broniarz przypomniał, że ZNP po raz drugi rozpoczęło zbieranie podpisów pod dotyczącym tego obywatelskim projektem nowelizacji i ustawy Karta Nauczyciela. Ubiegłoroczna zbiórka podpisów została zawieszona ze względu na pandemię COVID-19. ZNP jest przeciwne, jak podał, także zamrożeniu, wysokości dodatków do płacy zasadniczej poprzez określanie ich minimalnych stawek w rozporządzeniu MAIN, jak proponuje resort oraz likwidacji tzw. dodatku uzupełniającego. Jak wskazywał. Proponowane zwiększenie 18-godzinnego pensum o 4 godziny doprowadzi do masowych zwolnieni nauczycieli i ograniczenia wymiaru zatrudnienia części nauczycieli przedmiotowców np. fizyków, informatyków do wymiaru poniżej 1/2 etatu. Wprowadzenie zaś 8-godzinnej dostępności nauczycieli dla uczniów i rodziców nazwał powrotem do tak godzin karcianych. Nigdy nauczyciele nie uchylali się od dodatkowej pomocy, wsparcia udzielanego każdemu dziecku. Nigdy nie uchylaliśmy się od codziennej pracy z dzieckiem, bo to immanentna część naszego zawodu. Próba pokazania przez pana ministra, że musi dodatkowo dołożyć 8 godzin, bo nauczyciele uchylali się od pracy z dzieckiem, jest błędnym odczytywaniem tego, co dzieje się w szkole, mówił broniarz. Spór o kartę nauczyciela szef ZNP poinformował, że związek domaga się podtrzymania zapisów w ustawie karta nauczyciela i uruchomienia wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2022 roku. Nie aprobujemy tego, że wzrost wynagrodzeń jest planowany dopiero o 1 września 2022 roku. To wymaga wzrostu nakładów na edukację, to wymaga wzrostu subwencji. A także zwiększenia środków pozostających w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego. To pokazuje, czy minister ma rzeczywiście intencje podniesienia płac nauczycieli, czy szuka wytrychów, by kosztem naszych wynagrodzeń zrealizować jakieś swoje cele polityczne, wskazał. Poinformował. Że ZNP wystosowało zaproszenia do Oświatowej Solidarności i do FZZ z apelem, byśmy wspólnie podjęli protest w obronie godności i prestiżu nauczyciela. Chcemy się spotkać zarówno z przedstawicielami Solidarności, jak i Forum i wspólnie 9 października manifestować naszą dezaprobatę wobec polityki ministra, powiedział broniarz. Podał, że ZNP zwróciło się także do Oświatowej Solidarności i FZZ to spotkanie 13 października i wypracowanie wspólnego jednolitego stanowiska wobec propozycji MAIN. Podał, że niezależnie od tego do 8 października ZNP prześle do resortu swoje stanowisko. Próbują wyprowadzać ludzi na ulice minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, zapytany o zapowiadany przez ZNP protest, powiedział: Że jesteśmy w wolnym kraju, protestować wszyscy mogą w granicach prawa. Nie bardzo rozumiem protest Związku Nauczycielstwa Polskiego. Myśmy sobie wyznaczyli termin i dla związków zawodowych, i dla przedstawicieli samorządów do 8 października. To termin na ustosunkowanie się pisemne do naszych propozycji, powiedział minister. Szef resortu edukacji i nauki zwrócił uwagę, że propozycja ministerstwa zakłada prawie 8-miliardowe zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli. To ponad 1400 zł brutto podwyżki dla nauczyciela wchodzącego do zawodu, którego przeciętnie wynagrodzenie będzie wynosiło 4900 zł brutto. 1420 zł więcej niż dzisiaj, wskazał Czarnek. Bardzo się dziwię związkom zawodowym, które zamiast merytorycznej dyskusji próbują ludzi wyprowadzać na ulicę, ale powtarzam, to jest wolny kraj, każdy może protestować, tylko niech nikt nie mówi, że 1420 zł podwyżki, 36%. Podwyżki, to jest nic, bo to jest obrażanie wszystkich innych zawodów, dodał szef MEIN. Plany Ministerstwa propozycje MAIN zakładają m.in. zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego nauczycieli z 4 do 3, likwidację stażysty i nauczyciela kontraktowego i w ich miejsce wprowadzenie jednego. Resort proponuje także podwyższenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli o 4 godziny z wyjątkiem nauczycieli wychowania przedszkolnego. Wyjaśnia, że zmiany pensum będą wiązały się z ruchami kadrowymi, w związku z tym zakłada trzyletni okres częściowy dający możliwość elastycznego przechodzenia na nowy system. Rozwiązania kadrowe będą uwzględniały decyzję nauczyciela o zwiększeniu pensum z jednoczesnym wzrostem wynagrodzenia lub zachowanie dotychczasowego wymiaru pensum i ustalenie proporcjonalnego wynagrodzenia zasadniczego. Jednocześnie proponuje, aby nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy z wyjątkiem nauczycieli przedszkoli, zobowiązany był do bycia dostępnym dla uczniów i nauczycieli w szkole w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Main proponuje też wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalanego na podstawie kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie budżetowej. Będzie ono wynosiło dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego 140%, nauczyciela mianowanego 181%, nauczyciela dyplomowanego 219%. Kwoty bazowej. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego będą ustalone jako określony procent przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli. Minimalne stawki dodatków do wynagrodzenia, zgodnie z propozycją main, określone będą kwotowo w drodze rozporządzenia. Resort podaje, że po wprowadzeniu zmian stawki przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli wynosiły dla nauczyciela niemającego stopnia awansu zawodowego 4950 zł brutto, nauczyciela mianowanego 6400 zł brutto i dla nauczyciela dyplomowanego 7750 zł brutto. Z kolei minimalne stawki wynagrodzenia z zasadniczego nauczycieli mających tytuł magistra i przygotowanie pedagogiczne będą wynosiły brutto odpowiednio: dla nauczyciela bez stopnia awansu zawodowego 4010 zł, nauczyciela mianowanego 4540 zł i dla nauczyciela dyplomowanego 5040 zł. W ubiegłym tygodniu zarząd główny ZNP przyjął stanowisko, w którym odrzuca w całości propozycję MAIN. W poniedziałek stanowisku wobec pozycji resortu przyjęła Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność. Oświatowa Solidarność również odrzuca propozycję MAIN. Nie widzimy pola do negocjacji, ponieważ nie otrzymaliśmy propozycji znaczącego podniesienia wynagrodzenia czytamy w opublikowanym w poniedziałek stanowisku.